Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Kobieta cudzołożna boi się. Strach jest najczęściej spowodowany uczynkami nieczystymi. Wprawia człowieka wewnętrzne drżenie, namiętny niepokój. Sama by nie przyszła do Jezusa, nie stanęłaby pośrodku, gdyby nie została tam rzucona. Trzeba stanąć na środku z tym, co człowiek w sobie nosi, kim jest, ze swoją nieczystością. Niezwykłe jest to, że w obecności faryzeuszów i uczonych w piśmie kobieta milczy. Oni by jej nie zrozumieli. Sami źle przeżywali swoją nieczystość, dlatego nie mieli serca dla tej, której czyny nieczyste stały się jawne. Byli bez serca, czyli zrozumienia dla siebie. Liczyło się prawo, nie zaś zrozumienie. Rozumienie drugiego jest najgłębszą formą spotkania z człowiekiem. Można się gorszyć drugim. Faryzeusze i uczeni w piśmie nie widzieli swojej nieczystości. To nie Jezus trzymał kamień w ręce, lecz ci, którzy kobietę przyprowadzili. Dopóki człowiek nie pozna stanu swojej duszy i swojego serca, chętnie bierze do ręki kamień i trzyma go, aby rzucić go w drugiego. Poznanie swojego wnętrza sprawia otwarcie dłoni i wypuszczenie kamienia. Człowiek przestaje być zrozumiały, pewny siebie. Możemy zobaczyć siebie we właściwym świetle, patrząc na nasz stosunek, nasze odniesienie do człowieka, który uczynił zło. Stosunek człowieka do czyniącego zło objawia nasz stosunek do Boga, podobieństwo do nauczyciela lub jego brak. Nieczystość jest nagłaśniana. Człowiek jest ośmieszany, poniżany. Bycie w centrum, bycie nieczystym prowadzi do tego, że pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca po środku. Człowiek stoi na środku, będąc nieczysty, ale też stoi na środku, będąc czysty. Faryzeusze i uczeni w piśmie musieli odejść, by Jezus mógł podnieść niewiastę. Nieczystość to też doświadczenie samotności. To jest odchodzenie od ludzi w celu odnalezienia kogoś, kto nie potępia. Za bardzo trzymamy się tych, którzy potępiają, sądzą, oczerniają, kopią pod nami dołki.
nie mamy przekonania do pozostania sam na sam z Mistrzem. Człowiek nieczysty przez swe czyny bywa doprowadzany do sytuacji krańcowej wytrzymałości, aby zostawić ludzi, a spotkać i posłuchać Boga. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli na etapie gorszenia się. Ten, kto się gorszy, jeszcze nie umie przebaczyć. Człowiek za nieczystość chce drugiego potępiać. Bóg chce przebaczyć. Spotkanie kobiety z Jezusem stało się najważniejszym doświadczeniem jej życia. Lekcją miłości. Odkryciem, że jest dla kogoś ważna. Odkryła, że nie oczekuje się od niej, by dała swoje ciało, lecz by nauczyła się kochać. Jak człowiek potrafi, umie kochać Boga, jest zdolny do bycia czystym. Uczymy się miłości, gdy odchodzimy od ranienia miłości Pana. Zobaczmy te słowa: nie potępiam. Jest siłą dla kobiety do tego, aby nie grzeszyła więcej.